What's up everybody, witam wszystkich na... Więc moje drogie panie, niektóre z was pewnie już miały studniówkę, ale niektóre czekają na tą studniówkę. I może nie macie pomysłów na jaki make-up zrobić na tą studniówkę. Więc zapraszam Olę i Jagodę, które dzisiaj będą mi robiły mój make-up look na studniówkę. Więc to jest Jagoda Par, a możecie ją zrobić... Możecie jej zrobić follow... Możecie mnie zjeść! Możecie jej zrobić follow na Instagramie, a jak chcecie... Zaczynamy. Daj mi tu, płynie. O nie, tak bardziej... jest dobrze tak jest. Chcesz wymyślić makijaż swój na studniówkę? Nie, to jest wasza robota. A może sukienkę jakąś chcesz przymierzyć? Kupiłem już zajebisty garnitur. Jak on wygląda, jakbyśmy miały go pociąć. A teraz skalpel, siostro. Ale kreski zrobiłam? Ej, wiecie co? Ja wszystko wyciągnęłam z tego pudełka. Ja nie umiem tą ręką, mi się zamknąć oczy może lepiej. Nie, to mi do góry jedno oko. Zrobię ci make-up taki jak ja zawsze robię. No to ma być studniówka look. Aha, zapomniałam. To ma być dla tych widzów, no znaczy widzówek. Inspiracja do widzówek. Dla wszystkich, dla moich widzówek. Dla wszystkich dziewczyn, które potrzebują inspiracji na swoją studniówkę. Pewnie, to będzie coś pięknego. Pożyczę sobie. Jest nienawidzony rzecz u Dawida w makijażu, jaką nie się... mogę robić. No. O nie, te brązowe ciapki. No. Czemu faceci nie lubią tych ciapek? Wytłumacz, jak uważasz, że muzyki... Faceci lubią po prostu, żeby dziewczyna wyglądała jak najbardziej naturalnie, a nie żeby się chowała. Natural beauty. Dawid, musisz zrobić dzióbek. Bardzo. Zrób rybę. Dzióbek. Ej, twój jest trochę taki bardziej... Różowy, nie? Jak ślika. Wow. Dobra. Mam ma inny kształt brwi, nie? Ma właśnie ładny kształt brwi. Ładniejszy od mojego. Nie wiem, skurwę. Ręka mi się trzęsie. Krzywo zrobiłam tą brwi. Widzisz, to wyjechało mi się. Proszę pani, mam studniówkę za 2 godziny, muszę być piękna. Więc proszę nie wyjeżdżać. Nigdy. Weź się nie krzyw, to Marlenka. Popatrz się do góry. O Jezu, ale ci się zebrało. Czego? No nie, ruszajcie. No ja sobie poczekam, bo... Ale masz ładny kolor reportera. Pokaż się. Możesz teraz zamknąć. Dla mnie zamknij. Wyglądasz jak drag queen. Dla mnie zamknij. Ja. Zamknij. Nie oddychaj. No ale... Gdy ja tak nie będę umiała z tej strony. O nie, wyjechałam z tego grudno. Aż żoko. O nie, patrz co ja zrobiłam, no bo on się rusza. Jak się? Przecież się no nie ruszam. Ja się tylko ruszam, raz, jak z jednej strony... Operacja. No nie umiem zrobić tego, bo go nie widzę z przodu, tylko z boku i to wygląda. Ja muszę być gotowa za 2 godziny. Boże, ale szkarabna. Ale pani będzie brzydka. Kurde, patrz, jak Nike wygląda. Tak, ja to zrobię Adidas. Sponsor. Otwórz. Dzięki, ona się mnie słucha przynajmniej. Zamknij. To moje, otwórz. No jest otwarte. Coś mi się lepi na lewym oku. Muszę się napić. No soczek jest oczywiście. Tymberki, wiśnia, jabłko. Otwórz oko. Nie umiem malować, żeby... Tak, zrób. Nie, stop, rwia usta i ty rzęsy. Ale masz suche usta, nie zrobię tego. Ale tak odbij. Tak, O, możesz robić. Co się stało? Poczekaj. Już teraz? Nie, już stop, czekaj, muszę ci ładnie. Ale no nie śmiej się, no jak ona. Ale co ty mu zrobił? No bo chcę naprawić. Ale nie wiesz, że tak teraz dziewczyny oszukują. Ale ty już, ale czuję, że to jest ten błąd. Ale
że one tak robią. To jest mój bądź. Będziesz już miał jak ten. Będziesz miał jak ten z Alicji w Krainie Czarów. I to jest moją matko boska. Jestem piękna. Dawidka. Aha. Dobra, ej, zamknij usta. Zamknij już. Zamknij już. Wyjechałaś. Wyjechałeś, ałaś. Muszę to naprawić już. Szybko. Nie ma czasu. Ma sobiewkę. Cholera jasna. Nie mam do pani sił. Chodź tu. No ja nie, błagam, wróciłem te spodnie. Lisz. Słuchaj, bardzo dużo spodnie. Okej, popatrz na mnie. Masz jakiś problem? No, nie, są, nie, 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 zrób do kamery uwodzicielski wzrok. Okay. W ogóle się nie zmienił. Ja cały czas tak on. Takie łupinki tak byłem. Operacja. Oblułaś mnie. Nie, zęby pokaż. O Jezu. Wow, jestem taką kobietą z afro. Nasza nowa przyjaciółka, Dawida. Co? O tak, musisz to ubrać. Kochasz mnie? Luk na sobiówkę. Uwaga. Prawa czy lewa? Różowe czy bordowe? Prawa. Który to prawa? Różowe. Twoja prawa? Tak, czy moja prawa, wasza lewa. To moje. Lubisz te duże, fioletowe usta? Tak. Tak. Dobra, Maciej, idź tam. Mi się podoba po tej. Po tej? Po jagodzie prawej, tak. Tak? Po lewej jagodzie, tak. Ho, jest jeden, jeden. Kto jeszcze za... zagłosuję? Ja głosuję na swój. Ja na swój. Będzie na TVP1 jutro. Jak to? No. Pokażę ci, Maciuś. Kanał na YouTube od Dawida. O, tu wyjechałaś. No. To jest krzywo. te oczy. No mówię, że masz takie trzy, bo mi nie chciało wyjść. Aha, a z tej, a tu coś się stało. Porównajmy nasze kreski. Ty popłakałeś się tutaj właśnie ze szczęścia i wszystko mi rozłożyło. Więc tutaj jestem bardziej różowy, tu bardziej pomarańczowy. Jestem truskawko brzoskwinio mix. Okej, no to teraz ocenię. Więc brwi, mam trochę inne brwi, jedną i drugą, ale no to jest... wow, ale duża i ja nie wiem. Co za brew, ja. A z tej strony? Też jest dobra. Znaczy też dobra i wiem, że tutaj też mam... Okej, no to... Więc, no znaczy się, ta mi się podoba bardziej, ale ma lepszy kształt też, więc to jest remis. Eyeshadow, bardzo mi się podoba to, co się sądzę takie. A tutaj, takie złote... Kurczę, no nie wiem. To i to mi się podoba. Znowu remis, a teraz kreski, no więc troje się rozmazała tutaj. Nie, to jest kreska. Więc jest disqualification. Ale to nie jest kreska. Dobra. Właśnie jak ten makijaż to... wyszedł mu, a zaraz wstawisz filmik jak powinien wyjść. To wstawisz jak ja go nie zrobiłam ładnie. Teraz się popatrz. Ale mam super makijaż chyba. Cię zamknij powiekę. Teraz usta. Muszę powiedzieć, że dużo bardziej lubię te z tej strony. Tutaj nie wiem, co Ola chciałaś zrobić, ale to po prostu nie są moje usta. Niestety, jak powiększają sobie, obrysowują bardziej, żeby wyglądały na większe. Stary tak robią. Nie widziałem jednej dziewczyny, żeby tak robiła. No jeszcze. Bo ty się ruszałeś, to krzywo. To wygląda jakby było trzęsienie ziemi. Dziękujemy za oglądanie. To jest mój make-up look na moją studniówkę. Stronę Oli czy Jagody możecie zakłosować o tu. Więc jeśli wam się podobał filmik, to zostawicie lajka. Jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie. Jeżeli chcecie się połączyć ze mną przez Instagrama, albo Snapchata, albo obojętnie co, wszystkie linki są w description below. A tak samo tam będzie Jagoda i Ola. Dawida będzie się świetnie bawiła. Mam nadzieję, że wy też. Do zobaczenia, perełki.